Czyli tutaj mamy najszybsze samochody. To jest w ogóle chyba pierwsza historia, jaką możemy sobie zrobić w Fordzie Horizon 4. I ja jej też nie mam zrobionej. Mam tutaj Lamborghini Veneno zrobiłem na jedną gwiazdkę. Mamy tutaj bardzo fajne samochody do testowania i właśnie mamy Zenvo ST1, które będziemy mogli przetestować. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chcemy widzieć twoje reakcje, jak będziesz ciągle widział napis nie żyjesz. Słyszałem, że jest to trudna gra. Seria zręcznościowa jest najbardziej hardkorowa. Nie wiem, która to jest. Seria zręcznościowa. Ale też sobie na pewno to porobimy. Dobra, Veneno, lecimy. Bardzo fajne auto. Mam już je w garażu, jest zajebiste do robienia czasówek dla mnie. Bo ma napęd na 4 koła, bardzo dobry start i można je zrobić, żeby było super przyczepne. Jest naprawdę mega, mega szybki samochód w tej grze. Ale jak widać, za szybki dla mnie. Ja nie mogę. Spróbuję jeszcze raz. Już chyba wiem, dlaczego zdobyłem tu jedną gwiazdkę. Bez tego. I nawet jakoś ogarniam te zakręty, ale sobie zerkam na mapkę czasami. I cyk. Także trochę się wyrobiłem w tym, chociaż czasami wypada mi tak z trasy. Chciałem mieć te linie pomocnicze czy coś tam. Dzisiaj pomyliłem strony. Miał być prawy róg. Spoko, Miłosz. Dobra, pyk. Jakiś wheel spin odblokowałem, bo tu chyba dostaje się dużo poziomów za to. Naprawdę jestem w szoku, że nawet tego nie zrobiłem. To są pierwsze story, jakie są w ogóle chyba w tej grze, jakie były w tej grze, nie? Najszybsze samochody. Proszę bardzo, Koenigsegg 1-to-1, czyli tyle samo koni mechanicznych, co wagi, krótko mówiąc. No, idziemy. One horsepower for every kilo it weighs. Only the Swedish could come up with something so simple and so completely wild. Dobra, lecimy. Head for Bamburgh Castle. There's a nice straight down there where you can really open it up. Ale to jest potwór. Ja sobie zrobiłem Koenigsegga Agere. Nie RS, albo nie. Jakiegoś innego Koenigsegga ma. Takiego, którym nikt nie jeździ, bo wszyscy jeżdżą albo właśnie Agerą RS. Zresztą chyba nikt nie jeździ Agerą RS, bo jest trudna do opanowania, ale Agera RS była taka dosyć popularna, bo no był to taki łatwy do zdobycia samochód, który na początku Forza Horizon 4 był po prostu najlepszy, chyba najszybszy. Teraz już są szybsze samochody. Ale wcześniej tak właśnie było. Swoją drogą jestem ciekawy, czy dodadzą do Fordzy Bugatti Divo. O, a to a propos tego, co mówiłem wcześniej o tych liniach pomocniczych, nie? Ćwiczenia to klucz do perfekcji, czy jak to się tam mówi. Tak, i widzisz, Dawider, pochwaliłeś i wyleciałem z trasy. Tutaj jest tak, jak się zahaczy to pobocze, to bardzo szybkie auta łatwo się destabilizują. Koenigseggi są trudne do opanowania, ale ja właśnie dlatego je lubię w tej grze. Często jak tam sobie gdzieś jeżdżę od tak dla chillu, w Fordzie to sobie właśnie wybieram Koenigsegga. To jest fajne. Dobra, czy udało się?
Check back with me soon. I think I might get a Ferrari in. O! Jaka miła niespodzianka. Siema Łukasz, fajnie, że wpadłeś. Dobra, i teraz mamy Ferrari FXXK. I thought you could duck out for a drive in the country, you know, see how fast it goes. Bardzo lekki samochód i zajebiście wygląda karoseria, nie? Właściwie to nie jest taki chyba samochód produkcyjny, tylko to jest taka wyścigówka bardziej na tory. Nie wiem, czy jest to samochód produkcyjny. Możemy w sumie sprawdzić, czy można je kupić. Ale chyba ciężko by było, co? No tu się muszę skupić, bo ten samochód też jest trudny do opanowania. Ale zdecydowanie lepiej niż Koenigsegg. Wystarczy puścić gaz i skręca, nie? Koenigsegg. Puścisz gaz i nie wiesz, co się dzieje z autem. Dobra. Więc tak, musimy tutaj chyba na radarze nabić 161 km na godzinę na jedną gwiazdkę, więc my nabijemy pewnie gdzieś koło 300. Jak tutaj trzeba jechać? O kurde, to jest ten zajebisty fotoradar. Tu się wyjeżdża i tu w pewnym momencie jest taki skok. To jest świetne. Jego właśnie zdobędziesz po 30 gwiazdkach na tym. O, byłoby super. Bardzo podoba mi się ten samochód z wyglądu. Nie musimy się za specjalnie tu śpieszyć, no bo zakręty możemy sobie pokonać powoli. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobry samochód do ścigania się, ale fajnie by było je zdobyć. No i właśnie po to robię te historie, nie? Żeby mieć te samochody, których nie miałem i nie mogłem zdobyć w żaden sposób praktycznie. Wystawię go za 700 milionów i tyle. Czy on jest jakiś fantastyczny w ogóle? Czy to taki samochód, bo samochód w tej grze? Jakoś tak nie widzę, żeby ludzie nim grali na multiku, chociaż też ostatnio w multika dużo nie grałem. No i mamy siódemkę, ale ta siódemka to już jest taki nadbieg. Pięknie to brzmi? Ja wiem, taki stłumiony dźwięk jest w tej grze. Ale mamy trzy gwiazdki i ta seria chyba nie jest trudna aż tak bardzo, nie? Dobra, teraz mamy Astona Martina Vulcana prawdopodobnie. Tutaj mamy bardzo śmieszne tylne lampy, które są w postaci takich, nie wiem, patyków po lodzie, czy coś. Takie wystające czerwone patyki po lodzie. No, zajebiście to wygląda. Dobra, speed trap musimy tutaj walnąć. I ten samochód jest bardzo, bardzo przyczepny. W tej grze jest tak zrobiony. W rzeczywistości podejrzewam, że też jest nie gorszy. No i to już jest egzotyk, nie? Dobra, tutaj będziemy mieli chyba po drugiej stronie. O kurde, patrzcie, mamy tutaj radar zaraz za zakrętem, ale akurat Vulcan bardzo dobrze skręca, więc
powinienem jakoś tam dobrą prędkość ogarnąć, zobaczymy. Spoko się ogląda tą historię. O, fajnie, Szczepan, że ci się podoba. Ja wiem, że ty wolisz gry fabularne bardziej. Tam się dużo ciekawych rzeczy dzieje, nie? Powiem szczerze, też nie mogę się doczekać Days Gone, jak sobie będziemy grać. Ej, ten śnieg tutaj dużo przeszkadza. Ja nie wiem, czy osiągnę tutaj fajną prędkość przez to. Muszę tu dużo prędkości tracić na zakręcie. Strasznie. Czy uda mi się wbić te 3 gwiazdki? Oby. 278. No słabo. No nie, kurde, ile tu trzeba wbić na 3? Ja to muszę powtórzyć. Nie ma co. Szkoda, że dodadzą Arlinerii Husarii do Forzy. Że nie dodadzą Arlinerii Husarii. No, przydałaby się Arlinera. No ale tak obiektywnie patrząc, nie jest to jakiś wyjątkowy samochód z wyglądu. Nie, po prostu. Jest parę innych modeli podobnych do Arlinerii z wyglądu. No ale fajniej by było, bo jest to częściowo polski samochód też, nie? Polski super samochód, chyba nawet pierwszy częściowo polski super samochód. Właściwie dzisiaj wszystkie samochody są częściowo, powiedzmy, brytyjskie, częściowo szwedzkie, częściowo amerykańskie. Chociaż jak są amerykańskie, to może nawet i w 100% są amerykańskie. No ale popatrzcie, ja mam styczność teraz z marką Volvo i zobaczcie, jak w przypadku na przykład mojego modelu to jest zrobione, że są części czy elementy auta z Forda, są elementy auta z... na przykład silnik jest francuski, nie? Elementy kokpitu i tak dalej mogą być, powiedzmy szwedzkie czy coś, ale tak naprawdę jest to auto już częściowo szwedzkie i tak jest naprawdę ze wszystkimi samochodami. Większość Fordów ma przecież silniki francuskie też, nie? No i te już najnowsze Volvo są... czy chińskie? Nie wiem, czy chińskie... No kurde, ile my musimy tu wbić? Ile ja muszę mieć, żeby tutaj zdobyć te 3 gwiazdki? Chyba jest też trochę Mitsubishi? Nie, raczej nie mam nic tam z Mitsubishi. Ale wiecie o co mi chodzi. Chodzi o to, że w tych samochodach no nie mamy tak, że jest to 100% samochód z danego kraju. Może w przypadku jakichś tam Chevroletów te silniki są General Motors. General Motors chyba należy do Stanów, tak? Wątpię, żeby tam były jakieś części z innych krajów. No ale tak. Ile ja tu muszę wbić? 306 km na godzinę to jest na tym śniegu chyba niewykonalne. Ja pierniczem. Macie jakiś pomysł, jak to zrobić? No i jestem. Lecimy. Czyli co, mam skracać przez park, tak? Będzie najlepiej. Tylko przez który park? Nie, tutaj już nie ma żadnego skracania. To chyba chodzi o ten park. Spróbujemy. Czekaj, muszę najpierw zobaczyć. Aha, tam dalej jest ten park. Dobra. Wow, to zamknięte. Tu chyba trzeba wskoczyć czy coś. Wow. Ale niewiele mi zabrakło, więc myślę, że teraz się uda.
kurde, na styk! Chyba na styk! No, na styk! 1.19, a 1.20 było na ten, na dwie gwiazdki, nie? Więc udało się. Dzięki Hubert za 10 gwiazdek. No, jak na autostradzie tam będzie odśnieżone, to powinno się udać. 400 coś musimy tam chyba osiągnąć, nie? Dobra, tutaj to jest nieważne, ale w sumie mogę przewinąć. Mam przewijanie, zapominam o tym, bo ja to cały czas mam wyłączone. Szybki jest ten samochód, tylko mówię, no, on jest trochę trudny czasami. Miał trudne dzieciństwo. Był kiedyś Brytyjczykiem, a teraz jest Amerykaninem. No, zima jest, a moja suka w krótkich chodzi, nie? A tam ona sobie da radę, to jest gorąca dziewczyna. After the roundabout, it's a straight run to the track. Go, go, go! Okej. Czy się uda? No, chyba pójdzie. 415. Yeah! Wow! 418, pięknie. Czy mam McLarena Senna w garażu? Mam, oczywiście, że mam. Pewnie. To jest, jak go zrobi się do klasy X, tą Sennę, pod przyczepność bardziej, to naprawdę jest to mega szybki i zwrotny samochód. Pamiętam, że robiłem jakiś rekord na Goliacie, jak robiliśmy szalone wyzwania od widzów, nie? Tam ktoś mi dał jakiś super czas i ten... żebym pokonał i właśnie wziąłem sobie Sennę, zrobiłem nią ten czas, tylko w klasie X. Dobra, mamy tutaj Bugatti Veyron, zobaczcie, i mamy przejechać w 1 minutę i 50 sekund jakiś odcinek drogi. Zobaczymy, czy się uda. So, I saw how much you enjoyed that Ferrari FXXK. A lot of people around the festival did too. We've been getting calls. This is the 2011 Bugatti Veyron Supersport. Fastest production car in the world for 3 full years. Yours for... Don't worry, we've got time. Okay. I'll stall them if I have to. I mamy tu napęd na 4 koła, więc doskonały samochód na zimę, ale najpierw... sprawo, kurde, na zakręty go? I mean, the client wants to see you take it up into the Highlands. Technical bends and long power straights. Yeah, I think you're gonna enjoy this. Na zakrętach nie będziemy śmigać. Pięknie. Naprawdę nie jest to dobry wóz na zakręty. O, śnieg, pięknie. O, ciężko będzie osiągnąć ten. Ale nie poddajemy się, nie? Tak chyba będzie szybciej, wiecie? O kurde! Tak. Bez tego skracania byłoby ciężko w Bugatti jeszcze w zimę, na tych zakrętach.
Ja tym Bugatti po wertepach jechałem jakoś zaliczem. No, tutaj nie wyobrażam sobie robić tego inaczej. Pięknie. Przypomina mi się Need for Speed Most Wanted 2012. O kurde. Jak myślę o tym Need for Speedzie, to sobie wyobrażam. Przypominam sobie, jak zawsze lądowałem w jakimś samochodzie albo w jakiejś ścianie. Dobra, zaliczony. Okej, zobaczymy, co teraz mamy do zrobienia. Już będą ostatnie dwa. Mercedes-Benz AMG GTR. Mamy dojechać chyba do celu w minutę, w półtorej minuty. Dobra. Jeśli to jest ten Mercedes, co ja myślę, nie, to nim mi się bardzo fajnie jeździło. Ale nie wiem, nie wiem, jak pójdzie. No zobaczymy. Nie ma co zapeszać przede wszystkim, nie? Dobra. This thing was built across country in style. I'll set you a route. Półtorej minuty na trzy gwiazdy. I've wanted to see this thing in action since I got a glimpse of it at the Goodwood Festival of Speed. I was there for a driver who locked his keys in his car. Don't ask. Wow! O kurde, jednak nie aż tak super dobrze. Co jutro będę robił na live? No myślę, tutaj wszyscy piszą o tych spotkaniach, nie? Żebyśmy robili zloty i tak dalej. Ja myślę, że jutro właśnie zrobimy sobie zloty. Zloty i myślę, że zrobimy jakiś meeting driftowy. O ile będę żył, bo kurde, czeka mnie hardkorowy trening. Ale... zobaczymy. Dobra. 30 sekund. Czy się uda to? Wow. That looks like something out of an advert. Beautiful. Actually, I just thought something. I'll have a chat with the licensing guys. See if there's an ability. Dawaj, ziomek. Dobra, pięknie, udało się. I'll get a call to the client. And be ready for the next call because I've got something special coming in. Something you won't believe. Coś, w co nie uwierzę, tak? Ciekawe. Czekajcie, ja tylko muzykę włączam. Bo się skończyła playlista, ale już jest. Dobra. No i mamy. Jakoś poszło, no nie było trudno. Myślałem, że będzie gorzej. Ciągle mam w planach Need for Speed Most Wanted, raczej Undercovera mam w planach. Jak skończymy Days Gone serię, to myślę, żeby właśnie zrobić, no przegrać po prostu Undercovera, bo to jest ostatni chyba Need for Speed, jakiego nie przeszedłem, poza tymi oczywiście starymi przed Need for Speedem Undergroundem 1. I mamy senne, musimy dojechać w 3 minuty. Gdzieś. 3 minuty to sporo czasu w sumie. You know, when I started this business, when I recruited you, this moment right here is kind of what I was picturing in my head. That is a McLaren Senna. Yeah. Don't ask me how I got it. Just take it down to the festival and let every person there know it has arrived. Wielki spoiler, dziwna dupa. To musi być senna, nie? But if you put a single scratch on it. Dobra, musimy dojechać jak najszybciej. I nie wiem właśnie, czy tutaj poziom zniszczeń się liczy, czy nie. Bo jeśli dojedziemy na czas, a nie przekroczymy tego limitu zniszczeń, to chyba będzie ok, tak?
crowds are already out at the festival. O kurde, jak to skręca. No i niestety mamy znowu śnieg. I boję się, że nie osiągnę tutaj tego czasu. Kurde! Zenwo odblokowałeś, czy mi się wydawało? Nie, no chyba nie odblokowałem. A jeśli tak, to sprawdzimy, ale trzeba mieć tutaj ponad 30 gwiazdek, żeby to odblokować. No patrzcie, jak ja nie mogę. To trzeba strasznie hamować, żeby wyrobić ten zakręt. A gdyby nie było śniegu, to Senna by to wzięła na pełnym gazie praktycznie. Blado to widzę. No jak na lodzie, człowieku. Nie da się, no. Cholerna zima. No jak my zrobimy spotkanie driftowe w grze, co? Jak tutaj tak nasrało tego białego gówna. Minuta mi została niby. My musimy dojechać na Festival Horizon. W 3 minuty, a nie. Panie, robimy co możemy, ale kurde. Oh, and I've got a dozen more clients on a waiting list, but nothing you drive is going to top that thing. So, you're free to retire if you want. No. Come on, floor it the rest of the way. World's fastest, remember? Psst. Oh my god. No i po Zenwo. A czy jeszcze to może bym dał radę zrobić? We did it. You did it. Ty. Ale wpadłem na pewien pomysł teraz. Myślę, że damy radę zrobić to na 3 gwiazdki, jeśli pojadę autostradą. Bo na autostradzie powinno być, nie powinno być śniegu. I może mi się jakimś cudem uda to zrobić. No to jest lipa trochę, nie? Że nie możemy o tej porze roku tutaj zrobić tych wyzwań. Powinna się pora roku dostosować. Jak na wyścigach, nie? Spróbuję pojechać autostradą. Niestety Senna no powinna właśnie na zakręty tam śmignąć, nie? Bo ona jest dobra na zakrętach, a prędkość maksymalna nie jest tutaj wysoka, niestety. Zobaczę, jak wygląda ta droga w ogóle. Kurde, no dużo korzystniej jest jechać tutaj. Będzie cud, jeśli dojadę to na czas. No nic, ale na 2 gwiazdki chyba zrobiłem. Będę musiał to powtórzyć, tak samo tego Astona Martina Vulcana i tego. I tak samo, no chyba tego McLarena, tak? Znaczy, może bym mi dał radę to jakoś się ogarnąć, bo 11 sekund, no to jest przepaść, kurde, w takim samochodzie. Ale może by się dało. Tam miałem 3 minuty 11 sekund. No właśnie, a jakbyśmy sobie pojechali trochę na przełaj,
Nie no, nie ma jak, kurde. Moglibyśmy zjechać, tu też będzie zategowane śniegiem. Chodzi mi o to, że tutaj z autostrady zjechać i pojechać w tą drogę, ale tutaj wszystko w śniegu jest, to na jedno wychodzi, nie? No nic, pojadę prosto autostradą, zobaczymy. Sprawdź, czy masz zębo. Sprawdzę, czy mam zębo. Po tym McLarenie ogarnę to. Nawet jak będę miał tylko jedną gwiazdkę, to zobaczymy. Bo może właśnie dostałem to jakoś tam. Nie wiem. Cenna jest od nazwiska kierowcy F1. Proszę bardzo, jeszcze pan nawet sprawdzi. No i została nam minuta, więc blado to widzę. Powinieneś mieć. No zobaczymy. Jeśli mam, to bardzo fajnie. Przed robieniem tej serii Zenvo było... No nie miałem go w garażu i oczywiście też nie mogłem go kupić, nie? Okej, nie wiem, w którym miejscu się na tej drodze zacznie śnieg. Czy się w ogóle zacznie? No, 20 sekund mi zostało, więc chyba na to samo wyjdzie nawet. No, 10 sekund zostało, żeby tam dojechać. Może gdybym trochę na przełaj tutaj śmignął, ominął tą wioskę. Nie, no też nie ma szans. Już 3 minuty. Także jadąc autostradą, gdybyśmy mieli trochę podrasowaną tą Sennę. Może by jakoś dała radę, tak? No ale różnica czasu jest nawet sporo większa. Na jedną gwiazdkę to zrobię. No i tyle. No. Jezu, ale to jest straszne. To powinno być po prostu suchy asfalt. Albo nie robić po prostu w zimę tego. W zimę to chyba większość graczy nawet nie gra w Fordze, nie? Powinna trwać jeden dzień ta zima. Kurde. Nie no, zima też jest fajna pod wieloma względami. Ale mogliby skrócić tak do 3 dni. No patrzcie, brakuje mi, widzicie, tam do Zenvo. Bo ten pasek się tam napełniał. No i nie dam rady zrobić tego. Może jeszcze cenne McLarena bym dał radę zrobić. Ale tą misję z wulkanem... Myślę, że no... niewykonalne. Tam mamy to wyjście z zakrętu straszne po prostu. I jakoś tego nie widzę. W ogóle tego nie widzę. Senno mógłbym tam w sumie jakoś polecić. Tak to... Ona tak się dobrze trzyma na zakrętach, że ja nigdy, nigdzie bym tam nie hamował nawet dojeżdżając do Festiwalu Horizon, bo tam jest bardzo fajna i droga, tak? Masz Zenvo, tak? Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że nie. Było napisane, że odblokowałeś, tak? Jeśli tak, to sprawdzę to zaraz. Tylko jeszcze spróbuję tym wulkanem. Będzie w pewnym momencie zacznie się śnieg i on tam dostaje już padaczki. No gdyby taka droga była, to by się zrobiło i tak samo tym Senną, nie?
No ale nic, spróbuję jeszcze na zakrętach, bo wydaje mi się, że mogę trochę lepiej na zakrętach tam gazem operować. Żeby mi koła nie buksowały. Ale kurde, przy skręcaniu jego zarzuca nawet na takim gładkim zakręcie. A tam mamy sporo ostrzejszy zakręt. A na przełaj jak wjadę, to mi też spadnie prędkość. No. Wyższą prędkość miałem teraz, ale i tak jest to sporo za nisko. Ścinaj zakręty. No tutaj jakbym uderzył w murek, wiesz, przy ścinaniu zakrętu, to by mnie też to mocno spowolniło, więc na jedno wychodzi.